Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie kolejny odcinek z gry The Sims 4. Kontynuujemy budowę, wykańczanie naszego nowego domu. Mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy już. Wykańczanie naszego cudownego domu. Dzisiaj już właściwie małego, nawet nie małego. Chciałem powiedzieć małego, ale ten dom nie jest aż taki mały. On jest na mniejszej parceli, bo na 30 na 30, nie na 64 na 64, tylko 30 na 30, ale jest wyższy. Wyższejszy. No właśnie. Dobrze, czekajcie, uno momento. Sypialnia główna gotowa. Sypialnia dla dzieciątka teraz by się przydała. Sypialnia dzieciątka musi wyglądać bardzo jakoś fajnie. Czekajcie, sypialnia dzieciątka, gdzie jest dzieciątko? Gdzie jest, co jest grany, gdzie jest ten łóżko dla dziecka? Tu są dla dziecka, to są łóżko małe. O, tu jest jeszcze, tylko czekajcie, nie pasuje mi kompletnie. Beznadziejne te łóżka robię, naprawdę, dla dzieci takie za kolorowe trochę. Nie pasują mi do wnętrza. Zrobię tutaj takie. Niech będzie takie. Dla najmniejszego tego, dla małego dziecka. Takie łóżeczko. A poczekajcie, może tutaj przy tym. Przy wyjściu na balkon. To tutaj, o, zmieścimy trochę więcej rzeczy. Do tego jakieś normalne łóżko, pojedyncze. Normalne pojedyncze łóżko, jak wygląda normalne pojedyncze łóżko. Tu jest normalne pojedyncze łóżko. Wygląda w miarę normalnie? Wygląda w miarę normalnie. Okej. Okay. Dajmy je powiedzmy tutaj przy ścianie. Dalej. Na pewno dziecko potrzebuje komputer. To jest taki, wiecie, w tych czasach to nie ma czegoś takiego, że nie ma biurka w domu. W 99% gdzieś tam zawsze to biurko się pojawi, zawsze ten komputer się pojawi, zawsze tysiące innych rzeczy się pojawią. Chyba to nie pasuje. Muszę dać takie też takie zdobione. Okej, okay, w podobnym stylu będzie, bo to jest cały dom w jednym stylu, więc nie zmieniajmy za bardzo, nie kombinujmy. Okej, okay, na pewno jakieś krzesełko. Krzesło dla dziecka, ja się pytam, jakieś fajne takie tutaj by się przydało. No dobra, niech będzie tego typu, chyba też będzie pasować. Okej, okay. Dobra, jako że to spokój dla dziecka, więc przydałoby się tak, łóżka są teoretycznie dla takiego starszego dziecka, dla małego. Damy sobie kołyskę, tak żeby już była, bo kołyska teoretycznie się pojawia, kołyska już standardowo się pojawia. Ale jest jeden mały problem, ponieważ nie pojawia się wersja wampirza, tylko zwykła, więc ja bym chciał na przykład, żeby tu była wampirza wersja kołyski. Jako że tu będą wampirki się robić, małe wampirki będą się rodzić. Na taką potrzebujemy. Potrzebujemy też komputer. Komputer dla dziecka początkującego pierwszego, myślę, że taki. Jest wampirza kołyska. Co tam jeszcze dla dziecka powinno być? Zabawki, co nie? A, bibeloty. Aha, jeszcze nie bibeloty. Czekajcie, chwila, uno momento. Dziecko trzeba nakarmić. Dziecko trzeba ogarnąć. Chwila, tu jest takie coś, krzesełko. Do żarełka, do jedzonka. Więc krzesło do jedzenia tu. Nocnik też by się przydał. Nocnik ćwiczeniowy, ale były chyba jakieś lepsze, nie? Nie, nie ma lepszych? Jest jeden? Aha, no dobra. Weźmy w takim razie tego typu. Gdzieś, gdzie będzie pasował. Tu jedzenie, dobra. Albo czekajcie, tutaj, w przedpokoju. W przedpokoju. Tak jest. Troszkę tak dziwnie, bo nie wiem, czy to tak w sumie dobrze, że nocnik jest. No bo łatwiej będzie nakarmić to dziecko, nie będziemy musieli z nim biegać na dół. Zaoszczędzimy sporo czasu. Tylko wiecie, tu jem, a tutaj mam nocnik obok, nie? Smacznego! Nie no, żartuję. Co z tym dzieckiem? Tutaj damy ten nocnik w takim razie. Przy barierce będzie. Co nie? Bez sensu. Na dworze nie dam, tutaj damy. Chyba, że do łazienki, ale łazienka jest na dole. Nie, bez sensu, nie będę z nim biegał. Nie będę z tym dzieckiem biegać. Tutaj wstawię nawet do pokoju. Tutaj to, tutaj jedzonko i będzie dobrze. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jakąś szafkę by się przydało dorzucić. Co to jest? Małe dzieci. No dobra, małe dzieci. Co te małe dzieci mogą mieć? Mogą mieć tablecik. Weźmiemy im różowy tablecik. Dla dziecka. Co to jest? Dla wyrafinowanego. O, właśnie, lepszy. Patrzcie, jest tutaj elegancki.
Wypasiony, super, ekstra. Ten już mam. Ale nocnika nie mam, nocnik mam. Ja potrzebuję porządny, nie takie byle co. Słuchajcie, byle co to wiecie, to można mieć w domu. Domek dla lalek, to nie zmieszczę chyba, czekajcie. Pana kotka możemy dać, co? Pani mruczek, pan misio jest strasznie duży. Czemu pan misio jest taki duży? O rany, czemu jest taki bydlaczy? Niebieski miś? Nie, nie chcę niebieskiego misia. Różowego wstawimy gdzieś tutaj. Okej. Czekajcie, tak, tutaj jeszcze miśka dam. Przydałoby się jakieś światełko. Najlepiej w tym samym stylu, ale w innym kolorze. Na przykład, co to jest? Wzmagające skupienie, o. Dobra. Jest lampka przy biurku. Teraz przydałoby się dorzucić jeszcze sypialnia, szafki i na przykład tutaj dla dzieci. O rany, czy jest jakaś szafka dla dzieci? Mała szafka? Mniejsza? Nie ma. Dobra. Zostawmy to tak. Jest jakieś obrazy. Coś dla dzieci. Znowu dla dzieci coś mogło być na ścianie. Załóżmy, że dziecko będzie artystą i będzie malować po ścianie. Bo może. I może malowała sobie drzewko. Nie? Tak? Kurczę. Czekajcie, kalkomania. Ale tu były gdzieś takie rysunki jeszcze. O, pożeracz snów, o właśnie. Dobra, że niby narysowany. Patrzcie, mamy jednorożca też. Mamy jednorożca, to jednorożca sobie tu namalujemy. Dziecko kredkami namalowało. Dzięki dziecko, naprawdę super. Tatuś będzie mył. Dobra, jakieś tutaj powiedzmy baloniki. Co to jest? Króliczki będą dobre. Co tu jeszcze? Jakieś obrazki dorzucimy, takie dziecięce. O. Jeden obrazek, drugi obrazek, trzeci obrazek, czwarty obrazek. Świetnie. Do tego dywan. Czy to jest kalkomania ścienna? Ja potrzebuję dywan. Czy ktoś może mi tu dywan pokazać? Do dzieci, do pokoju. Czekajcie, coś fajnego. Może być kwiatek nawet, ale żeby był jakiś taki rozsądny. O. Dobra, czekajcie, a gdyby to tak tutaj. Okej. Tutaj jeden, powiedzmy, i do tego dywanik drugi podobnej wielkości. Kurczę, nie pasuje, nie? Za dużo. Dobra, zostawmy dziecku ten dywan może bardziej. Okej. Coś jeszcze? Tu jest cała pusta ściana. Nie, no ja muszę tutaj coś dorzucić. To czekajcie, to weźmy tu za dużo. Tu dorzucimy chmurki. Dobra. Jakoś to będzie pasować. Pokój dla dzieci gotowy. Dla tych małych dzieci. Czekajcie, to nie wszystko. Widzę, że tu jest beznadziejnie jeszcze. Brakuje tu na przykład, o, chociażby takiego kwiatka. Chociażby na przykład dwóch kwiatków, o. I od razu lepiej, tu niby coś jakoś pełnie się zrobiło, kurczę, no. Pewnie, że tak. Dobra, poziom niżej. Dobrze stoimy z czasem, muszę powiedzieć. Zróbmy kolejną sypialnię. Kolejna sypialnia będzie sypialnią dla wampira oczywiście. Dla mojego cudownego syna. Chwila, uno momento. Jaki tu kolor wybrać? Taki ciemniejszy. U niego zrobię taką ciemną sypialnię. Niech będzie taka ciemniejsza. Czekajcie, tak żeby to się zmieściło gdzieś tutaj. O, pod oknem. Tu zrobimy tą trumnę. Trumienkę. Tutaj ciemniejsze troszeczkę, czekajcie, a takie ciemne całkiem są? Są ciemne meble, się pytam. Świetnie, różowy jest, naprawdę, o tym marzyłem. Taki kolor właśnie chciałem sobie wybrać, jasne, że tak. Dobra, ciemny, czarne, o kurcze. Dobra, zróbmy takie. Niech będzie w tym stylu. Okej, jedna komoda, druga komoda. Szafa. Czy szafę potrzebuję? Zmieszczę szafę tu jeszcze. Zmieszczę szafę. Okej, na pewno biurko. To jest podstawa teraz. W dzisiejszych czasach, tak jak mówiłem. Wszędzie biurka, dużo biurek.
Biurko kolejne, proszę bardzo. Ja jeszcze do tego jakieś krzesło, takie fajne, czarne. Troszeczkę inne teraz, bo tutaj będzie coś innego. Takie by pasowało. Komputer też musi być, ale to jest dla syna, to tam nie będę się szczypał. Przenośny komputer chaos, wydajny PC, wszystko w jednym. O, może być. Będzie mu pasował na pewno. Roletki, panele właściwie. A są inne kolory? Czarny na przykład, taki. Nie, to jest tak by... Ach, kurczę, no wiecie co, no kolory, brakuje kolorów. Chyba, że niebieskie. Też nie pasuje, co jest? Taki ciemniejszy jakiś wezmę. Tak by trochę zżółkłe, co nie? Takie zepsute te. Zepsuły się te panele. Pożółkły. Dobra. Dalej. Co potrzebujemy do sypialni? Do sypialni potrzebujemy oczywiście jeszcze, o, możemy dać nawet, właściwie możemy dać jeszcze coś, czego nie ma, czyli dać na przykład coś takiego. Też się wpasuje jakoś, tutaj takie coś, do tego na przykład jeszcze jakiś fotel bym dorzucił. I będzie dobrze. Małą kanapę, o, czekajcie, są jakieś te mniejsze kanapy? Tak jakby. Tak jakby są, ale nie ma. Nie do końca. Okej, okay, a gdyby coś takiego dorzucić, tylko wersji... Wersja ciemna. O. Coś takiego. Czekajcie, nawet tą kanapę tutaj wstrzelę. Niech będzie tutaj w boku. Tak, do tego kwiacior. Jakiś kwiacior, potrzebuje kwiaciora. Jakiegoś fajnego kwiaciora potrzebujemy. Może większy. Świetnie, naprawdę, rzeczywiście, żeś wziął taki duży, że ho-ho. Wersja ciemna, 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 ciemna. Wazon. Tutaj kolejny bym stawił. O. Czekajcie, teraz tutaj, to, tego nie zmieszczę tutaj, to jakieś kwiaty powstawiamy, to nie ma problemu. Dobra, niech będzie tak, trochę więcej kwiatów. Pasuje, może być. To jest chyba troszkę za duże, coś mniejszego znowu, coś takiego mniejszego, żeby tu wstawić bezpośrednio, o. Dokładnie, o, dokładnie, tego typu. Powiedzmy tu. Oświetlenie, halo, jakieś lampki. To były tego typu, najlepiej te nie czarne. Są czarne? Są czarne, świetnie. Więc tutaj lampka, o, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu. Tak to oświetlenie już jest. Do tego dywan dywaniasty, zaczepiasty, czekajcie, jakiś, o, czarny. Tak, czarne zło. Trochę niżej, bo nie widzę, co tu się dzieje, gdzie to wsadza, wsadzam. Okej. Okay. Dobra, coś tu mamy. Czekajcie, teraz przydałoby się jakoś zdobyć jeszcze ściany delikatnie. Nie za dużo, bo już tego jest naprawdę cały ogrom. Cała potęga się zrobiła. Więc wstawmy może nie pajęczyny, ale jakiś obraz. Elegancki obraz. Kurczę, co to mogło być? Coś takiego. Dobra, to będzie pasowało. Malowany kogut? Ha. Średnio. Tutaj. Obraz, ok. Tutaj też się nie zmieści. O, czekaj, prawie mam. Jest, weszło. Na siłę, ale weszło. Wcisnąłem go jakoś tam. I jeszcze tu mamy jakiś obraz. To mamy, co to jest? Nie, to nie chcę. To za duże jakieś takie troszeczkę. I tutaj taki obraz. Dobra, słuchajcie, jakoś to wygląda. Pokój zrobiony, kolejna sypialnia zrobiona dla mojego syna wampira. Potrzebujemy tutaj oczywiście też eleganckie wykończenie, czyli bierzemy oczywiście torbę z pieniędzmi. Tak, nie wiem co mam, nie wiem co się ze mną dzieje, dlaczego wszędzie torby z pieniędzmi kładę. Okej. Okay. I mamy kolejną sypialnię zrobioną. Pozostało nam zrobić jeszcze tutaj tą sypialnię dla mojej córki z jej mężem. I zrobić tutaj jeszcze jedną sypialnię, taką uniwersalną dla dzieci, można powiedzieć, albo dla nastolatków.
czy tam nastolatki, czy nastolatka, nie wiem w sumie. Dla kogoś będzie jeszcze na pewno. I damy sobie na przykład tutaj w tym miejscu, to jest normalna sypialnia, więc tu zrobimy na przykład w bieli. Czy tu się zmieści to, tak? Zmieści się, pewnie, że tak. Dobra, do tego jakąś etażerkę. Jakiś ładny, o. Białe. Białe, elegancko. Do tego jeszcze by się przydało wrzucić coś fajnego. Na przykład, dobra, dajmy powiedzmy, że to. Tylko teraz wersja biel. Tutaj jedna sztuka. Tutaj powiedzmy gdzieś druga sztuka. Tu byłby kwiatek, później byłby... Byłoby biurko, no bo pewnie jak ja biurka nie dam do sypialni, moi drodzy, to jest po prostu coś dziwnego. Przecież to jest straszne, jak Paweł biurka nie da do sypialni, to jest dziwne. Ja muszę mieć biurko w sypialni, dobra. Okej. Okay. Czyli tu kwiatek, tutaj to, tutaj powiedzmy znowu jakiś kwiatek, czy jakiś tam coś. Szafę, czy ja zmieszczę szafę tutaj, albo bibliotekę, o, biblioteczka. Ale jakaś taka porządna, elegancka, ładna. Chcę ładną biblioteczkę, ale taką w miarę krótką. Żeby mi się zmieściło. Jest takowa? Średnio, co nie? Dobra, to jeszcze wpasuje. Dam radę. Boże, nie ma białego. Świetnie. A tu, czekajcie, wersja biała. Jezus, miarę, czemu nie ma białej biblioteczki? No przecież to jest chyba logiczne, że pierwsze co to białą biblioteczkę się... O, rany. Tutaj jakieś książki wiszące wrzucę chyba zaraz, bo... Ej, no bez jaj. Dobra, tutaj nad tym wrzucę te książki. Niech będą tutaj. I po drugiej stronie też. Okej, będą mieli blisko do książek. Dalej. Sypialnia. Co do sypialni jeszcze? Na pewno jakieś oświetlenie by się przydało. Jest oświetlenie w sumie podstawowe. Ale potrzebujemy teraz jeszcze oświetlenie. O! Czy to jest wersja czarna? To była wersja czarna. Ja potrzebuję wersję biel. Wersja biel. Jest wersja biel. Nie ma wersji biel, bo po co? Ale jest czarno-biała, więc też może być. Załóżmy, że tu jedno. Okej, okay. Przy biurku też jedno. I tutaj w rogu jedno. Dobra. Do tego. Jakiś ładny haszczyk. W sensie kwiatek. Wersji biel? Jest wersja biel. Elegancko, kurczę, normalnie postarali się. Dobra, do gabinetu oczywiście krzesło. Przy biurku musi być krzesełko jakieś. Tylko teraz znowu jest ten sam problem, że nie wiem, który będzie pasował najlepiej. Chyba wezmę tego typu. Komputer. Co weźmiemy tutaj? Weźmiemy biały komputer. Podstawowy. Elegancki. Oczywiście panele też niech się tutaj pojawią. Niech delikatnie przysłonią. Troszkę prywatności, co nie? Tutaj też damy panele. Dobra. Wszędzie panele. Czyli mniej słońca, bo po co? Dobra, dalej. Co my tu mamy jeszcze? Na pewno damy sobie... Zobaczmy coś z tego. Jasne. Powiedz, że jasne jest. O, moje ulubione. Nie, tego nie biorę, bo zaraz będą krzyczeć. Zaraz będą krzyczeć, znowu jakąś zebrę wymyśliłem i znowu jakąś zebrę tu wciskam. Nie wiadomo po co i na co i po co, gdzie. To się nie zmieści, to jest za duże. Ale gdyby zrobić to na przykład w ten sposób, to już będzie jakoś wyglądać. O, idealnie. Idealnie się wpasowało. Ale to nie wszystko, bo znowu potrzebujemy jakieś drobne drobnostki małe, tu na przykład, do tego na przykład jakieś małe coś. Tu chyba mi się zmieści tylko coś takiego, tu mi się zmieści coś takiego. Do tego jakiś kwiatek. Więcej tego, może jeszcze jeden taki krzew. Tutaj go wstawię na przykład. Dobra, niech będą dwa takie krzewy, chociaż to psuje delikatnie efekt całości chyba. Tutaj prędzej. W rogu. Jest róża. To damy tu różę. Damy jeszcze jakieś inne, czekajcie, ustrojstwo. Coś, co wejdzie. Coś, co mogę wrzucić na blat. Dobra. No nie wiem, czy nie za dużo.
damy tu lustro. O, dokładnie tak. Lustro nad komodą. To jest też fajna sprawa. Podoba mi się ten efekt. Może nie podświetlane. Może takie, tylko w wersji pasującej. Szkoda, że nie mogę większego zrobić, kurczę. Czemu nie mogę większego postawić tutaj? Będę musiał chyba taki wstawić znowu. Ten, co zawsze wstawiam. Okej, niech będzie tu. Trochę w prawo, trochę w lewo. O! Dobra. Co my tu mamy dalej? Tu mamy strasznie dużo pustego miejsca. Nie wiem, co tu jeszcze wkomponować. Jeszcze jakieś obrazy bym dorzucił, żeby jakoś się prezentował. Coś czuję, że dzisiaj skończymy to, bo została nam jeszcze tylko jedna sypialnia. To już kończy, zostanie jeszcze jedna sypialnia i skończymy ją do końca, skończymy ten dom. Ja go udostępnię oczywiście, żeby nie było. Udostępnię ten dom z tego względu, że... Bez jaj. Udostępnię ten dom z tego względu, że po prostu no, niektórzy będą chcieli go pobrać w wersji mojej. Z sypialniami. To oczywiście ktoś znowu musiał zmaścić sprawę. Dlaczego tutaj, nie wiem, dlaczego te dachy przechodzą przez ściany? Ja wiem, że teraz jest szparka, ale nie szkodzi. Szparka musi być w tym wypadku. Okej, okay. Co my tu mamy? Dobra. Pasuje, niech będzie. Tutaj taki obraz, okej. Okay. Tutaj może, no też może coś wstawię. Tu by się przydał jakiś większy, szerszy. Na pewno. Czekajcie, zaraz znajdziemy. Coś znajdziemy, coś, co będzie pasowało. To jest za małe. Artykuł jakiś. To też nie będę dawał artykułów na ścianę, bo to chyba nie o to chodzi. I tutaj moglibyśmy wstawić taki obrazek. Tylko może, wiecie co, może tą ramkę zrobię na biało. I zaraz zobaczę tutaj te obrazy jeszcze. Wzorzysty paw. Nie, tutaj nie mogę zmieniać kolorów. Dobra, niech będą takie, jakie są. Nie wszystko musi być białe. Dobra. Tu w sumie jeszcze bym telewizor zmieścił, ale nie, nie będę przesadzał. O właśnie, telewizor! No pewnie, że tak. No przecież w salonie, przepraszam, w sypialni. Jak może nie być telewizora? No ludzie. Szanujmy się. Co nie? Gdzie tu jest jakieś miejsce? Czekajcie, stolik pod telewizor. Jakiś elegancki. Ten jest troszkę jednak zbyt dobry, ale ten byłby lepszy. Do tego tutaj wstawimy telewizora. Taki powiedzmy, do tego kanapa. Jakaś nieduża, żeby nie była za duża, nie za mała. Kanapa. Wytchnienie zatka, bardzo elegancko brzmi. A takie coś, nie to za duże, a takie coś, świetnie. Dobra, mamy to. Nawet, słuchajcie, wstawię im konsolkę tutaj, żeby mogli grać na konsolce. Damy im wersję specjalną, białą, elegancką. Proszę bardzo. I co? Dobry wujek Paweł? Dobry wujek Paweł, patrzcie, ile im tutaj dałem. Ile ten dom kosztuje, tak z ciekawości? 358 tysięcy. Wiedziałem. Bardzo szybko cena rośnie. Jak tylko zaczynam coś budować, coś dodawać, to od razu cena rośnie astronomicznie. Okej. Okay. Dobra. Ostatnia sypialnia, tym bardziej teraz będzie sypialnia taka uniwersalna. Czekajcie, uniwersalna sypialnia, czyli dla nastolatka. Jak nastolatka, to znaczy, że łóżko pojedyncze w zupełności wystarczy. I teraz pytanie, jaki kolor? Czy wersja biel? Chyba w wersji białej zrobimy takiej eleganckiej. Powiedzmy, że jedno łóżko damy tutaj w rogu. Nie, bez sensu, to brzydko. W rogu damy ten. W rogu damy co innego. Komodę, chociażby. Tutaj to. Jedno łóżko, drugie łóżko, świetnie. Stoliki. Jaki stolik? Stolik, stolik, stolik. Elegancki stolik. Tak, nastolatki czy nastolatkowie, czy tam... Też muszą mieć warunki, słuchajcie. Też muszą mieć fajne warunki. W fajnych warunkach muszą mieszkać. Nie może być tak, że będą mieli coś jakieś brzydkie, gorsze, czy coś. Tutaj też damy tą samą chyba. Najbardziej pasuje, wiecie. Dostaliśmy w promocji dostaliśmy taniej te meble. Okej.
I teraz tak, tutaj by się przydało lustro. Może nie tu, może nie tu. Czekajcie, znowu jest problem. Bo znowu są wszystkie lustra, tylko nie te, co trzeba. Znowu będą się wziąć to samo lustro. Ono jest chyba idealne do wszystkich wnętrz. Okej, okay, niech będzie tu. Komody już może niekoniecznie, to jest dla nastolatków, więc biurko by się przydało. Jeszcze by się przydało biurko dla nastolatków. Być może podwójne, ale być może jeszcze takie pojedyncze, takie o. To są takie tych dla mieszkań, w mieszkaniach się daje. Biurko kompaktowe. Tak, do tego jakieś, czekajcie, jakieś siedzisko. Jakieś krzesło. Żeby można było spocząć i spokojnie, powiedzmy, gdzieś tam klikać. Świetnie, no nie ma takiego, co bym chciał. Nie pasuje mi to, kurde, musi być kwadratowe przecież. Musi być kwadratowe krzesło. Coś takiego? Dobra, niech będzie coś takiego. Kwadratowe, drewniane krzesło. Idealnie. Dobra, do tego komputer. Komputer dla dzieci, czekajcie, ten za 3600 weźmiemy. Te droższe, nie będę się szczypać, słuchajcie, kupimy porządne komputery. Nie ma to tamto. Oświetlenie dodatkowe, tutaj też. Okej, okay. Dywan. Ewentualnie, czekajcie, obrazy może najpierw na ścianę powrzucam. Co by tutaj rzucić? Czekajcie, nastolatkowie to pewnie filmy, tak mi się wydaje. Może nie tym, nie pineskami, ale filmy, na pewno będą chcieli filmy. Czekajcie, coś fajniejszego. O, rany, czy coś normalnego będzie? Dobra, dajmy to na przykład. W sumie nie wiem, czy to będzie chłopak, czy dziewczyna mieszkała. Więc ciężko teraz tu oceniać. Zrobimy tak kolorowo. Nastolatki to wiecie, no tam niekoniecznie wszystko się musi zgadzać kolorystycznie. Mogą się nie znać. Mogą się nie znać. Okej. Za dużo tych plakatów za chwilę będę miał. I tak już jest troszkę przesadzone. O, dobra, tak będzie lepiej. Dobra, jakieś półki. O, półki by się przydały. Półki mogą być dobre. Blaty, blaty, półki. O. Dawaj półkę, co się rzucasz. Czekaj, co my tu mamy? Półeczka, 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 półeczka. Jakaś normalna. Półka na ścianie z podpórką. O, ta będzie lepsza. Tu jedna, tu druga. Zaraz coś na te półki powstawiam, żeby nie było, że jakieś takie pustawe to wszystko. Zegarki nie, zegarki mi nie pasują. Tu damy kwiatka. Ej, słuchajcie, ale jazda. Tu mam niby postawionego... No nie, no słuchajcie, mam postawioną lampkę, a na lampce mogę postawić kwiatek. Jakiś błąd gry. Beznadziejny, bez sensu. Tu mogę kwiatka wstawić jeszcze. Patrzcie, ile tych kwiatków będę miał zaraz. Szalony Paweł. Kwiatki na kwiatków nawrzucał. O, dobra. Coś takiego, jakiś taki większy jeszcze. Gdzieś tu jakiś taki większy, na przykład tutaj. I na przykład jeszcze gdzieś tutaj by się przydał taki duży kwiatek, o. Dobra. I do tego dywan. Oczywiście, że tak, dywan też musi być. Ostatnio jestem wielkim fanem dywanów. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie. Uwielbiam dywany po prostu. Ale nie jestem cyganem. Bo tak jakoś, nie wiem, tak się jakoś zeszło, że zawsze jak dywan, to cygani lubili, nie? I lubią podobno. Nie wiem, niepotwierdzone. Okej. Dobra. Mamy zrobione. Sypialnio, pracownia dla nastolatków i nastolatek. Jest gotowa. Okej, czyli to mamy zrobione, to mamy zrobione, to mamy zrobione. Właściwie cały dom mamy gotowy, więc jest świetnie. Jest dobrze. Cały domek jest gotowy. Jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna. Nie wiem, czy pewnie teraz zasłaniał swoją twarzą cudowną, tak, oczywiście. Musimy wybrać cechy tego domu. Na linii mrocznych mocy. Czekajcie, mroczna energia obecna w tym domu ma wpływ na wszystkie nocne aktywności. Spodziewa się, że poczęte tutaj dzieci będą potrzebować specjalnej opieki podczas Co? Ząbkowania. Aha. Wampirza sieć. Co to jest?
Nie chcę mieć tutaj wampirów. Już wystarczy moich wampirów. Umiejętności malowania, fotografowania są lepsze. Dobra, to weźmiemy naturalne światło. Żyłe złota może. Nie, też nie. Szybkie łącze. Literackie, o, to też jest dobre. I ostatnia cecha. Czekajcie, teraz ostatnia, najważniejsza cecha. Co by tutaj wziąć? Co by tu nam pomogło? Czekajcie, dobre szkoły, kuchnia z duszą. Artystyczne gniazdko, kreatywności. Tak, jest, to jest dokładnie to. Bo niektóre simy nie będą pracować. Jako że one są wampirami, nie mogą wychodzić za bardzo z domu. Więc będą siedziały w domu, będą sobie malować, będą sobie tworzyć sztukę i na tym będą zarabiać. 5 sypialni, 2 łazienki, zgadza się. Mieszkanie, oczywiście, że tak. Napiszemy by Paweł. Nie, nie mogę napisać. Napiszemy edited, o, edited. Task will edited by. Zmieszczę to, mam nadzieję, że tak. Czy to jest duża litera? Przepraszam bardzo. Jest duża litera, pisamy z małych. By Paweł. O, myślę, że tak będzie dobrze. Zostawmy tak. Zmienię troszkę nazwę. Edited by Paweł, czyli zmienione przez Pawła, żeby nie było, że to jest moje w 100%. Ten dom został zbudowany przez kogoś innego. Ja tylko go zmodyfikowałem. 385 tysięcy. I słuchajcie, w następnym odcinku wielka przeprowadzka. Przeprowadzamy całą rodzinę razem z lokajami w sumie. Czekajcie, lokaja tu zmieszczę. Chyba nie za bardzo. Będą się kogoś pozbyć. No dobra, zobaczymy. Okej. Także przeprowadzamy się wtedy z całą rodzinką. Domek wygląda w taki sposób. Wygląda bardzo ładnie, podoba mi się. Nie wiem jak wam. Według mnie jest elegancki, przepiękny. Czekajcie, zobaczmy tylko jeszcze może jak w nocy będzie wyglądało. Czy w nocy oświetlenie? W nocy jest bardzo fajne oświetlenie, czy widzicie. Elegancko. Wszystko fajnie pooświetlane. Tu u góry? Co to jest u góry? Czemu tak to śmiesznie wygląda? Aha, no tak, dobra, nieważne. To jest tak i to jest tak. Jest ładnie tutaj podświetlone wszystko, no to super. Okej, dobra, domek gotowy. Tak jak mówię, w następnym odcinku przeprowadzka. I będziemy oczywiście rozwijać nasze wampiry. Teraz będą mieszkały w odpowiednim miejscu, czyli w noży wampirów. Tu zaraz mamy specjalny, nie cmentarz na szczęście, ale park dla wampirów. Więc nasza wampirza rodzina będzie się rozwijać. Dzięki za uwagę, miłej niedzieli, trzymajcie się, pa pa.